dzisiaj przed żywami jubileusz 60-lecia straży w Woli Okrzejskiej. Ta straż jest strażą szczególną, bo funkcjonuje po sąsiedzku z Muzeum Henryka Sienkiewicza, naszego noblisty. Tu się odbywa bardzo dużo uroczystości różnego rodzaju. I to zarówno wiosną, jesienią, zimą, latem. I zawsze muzeum liczy na ochotników. Czy to w sprawach porządkowych, czy to organizacyjnych. A oni zawsze są do usług. Poza tym, jeszcze jeden taki szczegół, prezes Ochotniczej Straży to mój były uczeń. Był taki czas, że pracowałem w Harlejowie. Przez rok czasu mieszkałem nawet u państwa Litwinów. A Bogdana Litwina, obecnego prezesa OSP w Woli Okrzejskiej, uczyłem w szkole podstawowej w Harlejowie, w której zresztą przez 5 lat byłem dyrektorem szkoły, w 8 klasie. Życzę tej jednostce kolejnych jubileuszy, a co najważniejsze, by tak jak sąsiedzi w Okrzei mogli doczekać jubileuszu stulecia.